Znaczy na pola, no tylko na łąki, tak dwie w sumie, które mamy. Ale zobaczymy, zobaczymy jak to wygląda, jak dojedziemy sobie na miejsce. No trochę tego będzie potrzeba, dlatego wziąłem tą większą przyczepę. Na te opryski powiem wam, że dosyć sporo tych preparacików idzie. A to będziemy kupować ogólnie w takich baniakach, także to też jest tak no, troszeczkę zagmatwana sprawa. Jakiś traktor stoi tam, już widzicie, chyba ktoś już czeka z tego co widzę, żeby tam się dostać, tylko... Tak daleko? Przecież to jeszcze do zakrętu jest tyle drogi. Ci to w ogóle nie mają, też kiedyś handlowali, ale też tutaj kompletne braki widzowie. Ja nie wiem czy sąsiad już się zaopatrzył, czy się nie zaopatrzył, bo z tego co widzę nic nie widać. Co jest? To tyle jest traktorów w kolejce? Tu widzowie mi nie gra delikatnie. Czekajcie, ja sobie podjadę. Zgaśmy go na razie, ale... O, taki, takim zestawikiem przyjechaliśmy. Ja pierdzielę, co takie kolejki, widzowie. Usponga ktoś John Deere'kiem 6930. Fajna maszyna, fajna. To jest piękne, widzowie, jakbyśmy to kiedyś mieli na gospodarstwie. Czyli Zetora 16245. Matko Bosko Częstochowsko, Woluju, o Jezu i... No fajnie by było kiedyś mieć, bo to jest takie moje marzenie delikatne, żeby coś takiego mieć. Znaczy widzę z przyczepami porządnymi przyjeżdżali, no to jakiś tam... Pronarek... Zetorek... Co to jest w ogóle? Proxima HX120, 64x4, to gościa to teraz znam o tego. Też z autosanką widzę. 1614 z jakąś taką przyczepą. Massey Ferguson 3120, jakiś John Deerek. Co to jest? 6430. Massey Ferguson jakiś malutki taki widzę. Jakiś nowszy chyba. Massey Ferguson 255 i znowu John Deere. Nie wpuszczają z tego co widzę, tam coś robią. Tam ładowarka jest? Czy oni tych nie wpuszczają, tych ludzi? No ładowarka jest, tam w hali powinny być te, no ale to... Nie wiem widzowie, ja tu chyba zadzwonię po młodego, żeby on stał w tej kolejce. A ja po prostu zacznę sobie działać z czym innym, wrócę na piechotę, no bo tu nie będziemy stali, patrzcie ile tu jest traktorów i jeszcze nie ma żadnego tempa, ludzie się poustawiali, no ale to wiem, dziwna sprawa, dobra, Zetora pozamykamy. No i co, ja lecę widzowie na piechotę, wołam młodego, żeby wrócił sobie tutaj, znaczy wrócił, no żeby przyjechał po prostu, albo przyszedł, to najlepiej przyszedł, bo gdzie zostawi samochód. No i żeby stał w tej kolejce, bo to powiem wam, no ja tu nie będę stał i marnował czasu, dobra, przebiegnijmy się delikatnie.